Kiedy nowy film? No rób nowy filmik na YouTube. Rzucaj film, leniu. A mnie to wakacje już nie przysługują? Tylko że ja zamiast smażyć cycki na Galapagos, ciężko pracowałem nad okładką do nowej książki. Zobaczcie, warto było odpuścić wakacje. Nie, więc zamawiajcie książkę, goddammit! Początek września, do szkoły trzeba latać i też na ósmą wstawać, nie chcę mi się gadać, będę płakał. Witam! Dziś z okazji niedawnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego obejrzymy Rodzyna. Krótki film dokumentalny z 1971 roku o szkole podstawowej. Trochę się boję, ale zapraszam. Czy myślałeś kiedyś, skąd się wzięło to wszystko wokół ciebie? To, co ciebie otacza. To znaczy domy, lasy, ludzie, drzewa. Minęło dosłownie 8 sekund, a już teraz poruszamy z pierwszym lepszym gówniakiem jedną z najtrudniejszych kwestii w historii życia ludzi? Tak. Jak ten chłopiec ma odpowiedzieć na pytania, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy? On zmierza na leżakowanie, bo jest gówniakiem, a Platon to dla niego jakiś nowy baton. Pan Jezus to stworzył, Pan Bóg. A o czym myślisz, kiedy jesteś zupełnie sam? O tym, kiedy będę robił, jak ktoś ze mną będzie. Ja wiem, że wy wiecie, że ja teraz się nie powstrzymam i powiem coś głupiego o wujku, który 16 razy w roku przebiera się za Mikołaja, żeby bez podejrzeń mógł brać go na kolana. Ale to się nie stanie, bo ja się zmieniłem. Koniec żartów o dzieciach. Czego najbardziej nie rozumiesz? Dlaczego Boże Narodzenie jest tak często? No dobra, dajmy mu szansę. Czego najbardziej nie rozumiesz? Dlaczego się rakieta pali, jak się popsuje? 40 lat później będzie się zastanawiał, ilu Polaków potrzeba, aby ściąć drzewo. Czego się boisz najbardziej? Trochę pasa, tatusia. Ale słodziak! Chłopczyku, czego się boisz najbardziej? Chyba pasa tatusia i kabla od żelazka mamusi i świętego Mikołaja. Ale chłopczyku, ty wiesz, że to są wszystko złe zjawiska. Jak Pan Bóg rozdawał umiejętność dopasowywania mimiki do faktów, to byłem akurat siusiu. Że tatuś nie ma pasów. Kto to jest dorosły? Za dorosły już, mały dorosły się uczy w szkole. Już pracują. Już nic więcej. Święta prawda, dorośli to tylko pracują i nic więcej. A ja to właściwie jestem takie nic więcej. W 1971 roku dziewczynki rozmawiają o tym, który chłopiec im się podoba. W roku 2018 dziewczynki rozmawiają o tym, jakie chłopięce imię im się podoba. Dla syna. Trochę żartuję, ale chyba w 71 roku trochę rzadziej dochodziło do takich sytuacji, że młoda dziewczyna jest w ciąży. Nie wiem, tak mi się wydaje. Może niech moi starsi widzowie wypowiedzą się na ten temat. Najpierw naciśnijcie przycisk ON. Ona tak do nas mówi, mój jest. I tak jest taką złą. A co się tak nie podoba? Żala chce też? Nie, chodzi o co, jest ładna. I niech ktoś mi powie, że Polska nie jest tolerancyjnym krajem. Polskie dziewczynki już pół wieku temu doceniały egzotyczną urodę i podobali im się, jak same mówią, czarni. Tak, wiem, że prawdopodobnie chodzi o kolor włosów, ale pamiętajmy, że to było długo przed tym, kiedy się okazało, że Olisa Deba jest Polakiem. Albo na przykład dziewczynki bawią się w mamę i w córeczkę, a chłopcy nigdy. Ty poczekaj jeszcze 50 lat, nie dość, że chłopcy będą się bawić w mamę, to w dodatku urodzą się dziewczynką. Ja się mężem. Mężem? Nie. 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 Nie.
Nie, mama zawsze opowiada, jak byłam mała, że bocian nie przyniósł. Oczywiście, że przyniósł cię bocian. Bocian to ksywa jej ojca pod Biedronką, bo ciągle ma czerwony dziób od gorzoły. Jeszcze raz miał blisko. Więc tematem dzisiejszej lekcji będzie ocena grup z aktywności za miesiąc listopad, z aktywności społecznej, kultury osobistej i pilności. Przystępujemy do pierwszego punktu. Grzegorz bardzo często nie ćwiczy na tym, bo albo udaje, że go noga boli. Ale mała konfitura! Może Grzegorz jest trochę bardziej przy kości i może nie lubi ćwiczyć. Jestem pewien, że teraz Grzegorz jest kardiochirurgiem albo astronautą, a ty, młody gówniaku, wyrosłeś na milika. Że zapomina kostiumu gimnastycznego i tak raczej się ja mi też mu dało ten niezadowalający. Bożenka. Niezadowalający. Ja myślę, że chyba wszyscy uznają ocenę grupy za dobrą. Niezadowalający jest dobrą oceną dla takiego kogoś, który zapomina bez przerwy zeszyta. Zadowalający jest dobry dla kogoś, kto ciągle zapomina zeszyta? Zapomina bez przerwy zeszyta. Sama będziesz zeszyta, jak nam się znudzi zabawa twoimi jelitami, mały wredny kujonie. Niezadowalający to jest sam raz dla niego. Pamiętaj, że on wraca, rozmawia i ja jadę jak niezadowalający. Bardzo często zapomina czegoś, na przykład weźmie zeszytu, zapomni, albo jakiś przyboru. Trzeba jednak go ukarać. To jest za niezadowalającym dla Grześka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją ocenę, więc naganny. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w tym filmie? Postawa Grzegorza. To jest za niezadowalającym dla Grześka. Wszyscy go jadą za to, że zapomniał zeszyta, co według reakcji klasy prawdopodobnie mogło zapoczątkować proces globalnego ocieplenia albo stworzyło NSDAP, ale Grzegorz wie, co robi i ma wyje. Mhm. Tego nie można robić, przecież on mi na przykład, on bardzo to było nieładne, niekulturalne. I jeszcze on, jeżeli mieliśmy wycieczkę do, na pocztę. Mieli wycieczkę na pocztę. Teraz też są wycieczki na pocztę, odebrać dopalacze. On się bardzo brzydko odezwał do, był w ogóle arogancki do pani. I on się kurwa, szma to jebana do peruchana. Grzegorz nie chciał zrobić tego fikołka, ale mógł go spróbować chociaż zrobić, bo pan za to przerwał lekcję WF-u. I ale mógł chociaż spróbować, aby pan dalej mogła trwać lekcja WF-u, ale tak wszyscy stali. Grzegorz nie chciał zrobić fikołka, a potem powstało emo. To jest za niezadowalające. A to jest za naganny. Jeśli cię powiedzieć, większość pieniędzy. Większość naganny. Tak, moja ocena jak najbardziej. Gdyby można było jeszcze mniejszą ocenę postawić, to jeszcze bym mniejszą ocenę postawiła. Najlepiej go spalmy na stosie, bo musiał pożyczyć kartkę i długopis na przyrce. Przecież on za takie traktowanie w dzisiejszych czasach wyjąłby klamkę i oddał 3 strzały ostrzegawcze w korpus pani wychowawczyni. Nauczyciele uczący w tej klasie powiedzieli, że dla Grześka nie ma oceny, jeżeli chodzi o kulturę osobistą. To cholero pierdolona. Jest jego zachowanie tak skandaliczne. W ogóle popsuł opinię dobrej klasy. Jeśli kiedyś w życiu coś takiego usłyszysz, że twoje zachowanie jest poza skalą, że nie mieścisz się w ocenach, że fakt, że nie wziąłeś zeszytu sprawił, że zginęło 6 milionów Żydów, to pamiętaj, że prawdopodobnie jesteś dość wyjątkowy. Serio, nie wierzę, że, nie wiem, Kurt Cobain miał dobre zachowanie w szkole, a zobaczcie, jaki wystrzałowy chłopak wyrósł. W tej chwili macie bardzo złą opinię. Wy go nie brońcie tak mocno. Wy się zastanówcie, ja bym chciała, żebyście jakoś wpłynęli na swojego kolegę. Kto by pomyślał, że Full Metal Jacket powstał pierwotnie w Polsce? Wy się zastanówcie, ja bym chciała, żebyście jakoś wpłynęli na swojego kolegę, żeby się przystosował do poziomu tej klasy. Tego bym sobie życzyła. Hi, Joker. Jest mało właściwie jest mi kolegów sprzyjających, ale są też tacy. Właściwie to oni w tej klasie koledzy to są tacy, gdy ma się im coś pożyczyć, to oni wtedy idą za tym kolegą, choćby nawet na krańc świata. Ale jeżeli już nie ma nic, nie chcą pożyczyć, wtedy odstępują od niego. To jest niesamowite, że niektóre rzeczy się nie zmieniają, co nie? Bohatera to ja chyba nie mam, dlatego że sama wolę stać się tym bohaterem, nie? Więc biorę różne cechy z różnych bohaterów i to myślę, że jak razem się złoży, to wyjdzie człowiek zupełnie idealny. Właściwie
Jacy bohaterowie byli w tamtych czasach? Nie wiem, Koziołek Matołek, którego życiowym celem było dotrzeć do miejsca o nazwie Pacanów? No tak. Oni dorośli, wszyscy są na wiejskiej. Dlaczego ja mam na przykład nie podzielić się z kimś swoimi myślami? No to dziękujemy, panie profesorze, i zamieniamy się w słuch. Trzeba nam ukrywać to, przecież to każdego u nas człowieka się błędzie. Nie wiem. Tak, ale to po prostu... I a nie da się wypowiedzieć. Nauczyciele nie są jacyś tacy, może oni są życiowi, nie wszyscy oczywiście. No, na przykład nasza pani w wychowaniu obywatelskim, pierwsze pytanie jakie zadała, powiedziała, co wy myślicie o podwyżkach? Właśnie. I mnie pierwszą spytała. Więc ja stanęłam i powiedziałam, że ja się staram na ten temat nie myśleć. Najgorzej mnie zdenerwowało to, na przykład u nas w klasie, że przerabiamy tam utwory Kraśnickiego, te wszystkie bajki z morałami, że właśnie szlachta polska przytakiwała. I wstaje taki Lizus, który przytakuje do jednego i mówi tak, że tu jest przedstawiona straszna sytuacja. No, ja myślałam, że nie wytrzymam wtedy na lekcji. Niestety w twoim wieku zawał trzeba wywołać mechanicznie. Nie, ja chciałem to tylko pomyśleć. Powinniśmy pisać na tematy jakieś, kto jakie chce, żeby rozwijać tą naszą fantazję. Mówi się, że dzieci w szkole rozwijają fantazję, a to przecież zwykły realizm. Wszystko, co się robi, tak ma być i koniec. Proszę, jaka mądra dziewczynka, na pewno urodziła się chłopcem. Kto to jest dorosły? Na pewno nie ten, który ukończył 18 lat, bo tak nie można powiedzieć. To jest właściwie ten, który osiągnął na tyle dojrzałość umysłową, psychiczną, że może wkroczyć w życie jako normalny członek społeczności jakiejś. Może normalnie pracować. To jest koleś, który przed kręceniem wziął bucha z bongo, jestem pewien. Zobaczcie, tutaj na razie dobrze nawija. Wkroczyć w życie jako normalny członek społeczności jakiejś. A tutaj czuję, że już weszło. Może normalnie. Też tak ciężko. Czego się boisz najbardziej? Nie mam poglądu na tą sprawę, bo właściwie to, czego ja się najbardziej boję, absolutnie nie istnieje, jest bzdurą, to istnieje tylko w mojej wyobraźni, ale tak najbardziej się boję duchów. W roku 71 młodzież miała w nosie elementarne zasady logiki i spójności. Nie boję się niczego, to jest wytwór mojej wyobraźni. A tak najbardziej to boję się duchów. I pasa tatusia! Więc uwaga, słuchajcie. Zaczniemy od Memphisa, dam sygnał i wszyscy wystartujemy. Klaśnięcie w dłonie. Kwasior pod język. I wyrzut rąk do góry. Proszę patrzeć. Gang z Albanii, to 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 gang z Albanii. Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże. Przyszli tutaj kilka świn, niech się tarzają po podłodze. Polej wódki braciom mym, a dla mnie z pomidorów soczek. Zabierz tą swój świński ryj, bo jesteś przy kasie, patrz co mogę. Przebijemy dzisiaj trochę siana w klubie go go. Jesteśmy wulgarni, szczególnie ten z pociętą mordą. Som dupo ma ty bracie, do tego skacz. Gang z Albanii napierdala. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. My robimy rap, bo drum and bass, zawsze grind plus jazz. My robimy też la 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 li, la 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 la. Dosłownie popłakałem się montując ten fragment, także dziękuję Bobek. I to już koniec tej fascynującej przygody w świecie szkoły podstawowej w roku 1971. Dzięki temu odcinkowi poznaliśmy tego słodziaka! Trochę pasa tatusia. Początek września, do szkoły trzeba latać. O, uczenie profila. Po pierwsze, jak już mówiłem, tak wygląda okładka książki z... Nie, to nie jest okładka książki. Jak już mówiłem, okładka książki z felietonami z CKM-u wygląda
tak. Mam nadzieję, że wam się podoba. Zdecydowałem się narysować ją sam, bo pomyślałem, że ucieszycie się może, że to będzie coś jednak bardziej osobistego ode mnie, nawet jeżeli to będzie straszne gówno. Moja mama stwierdziła, że ładne, tylko ja mam w rzeczywistości szerszy ryj. Cudownych rodziców ma. Pamiętajcie, że książkę możecie zamawiać tylko do końca września. Kto się nie załapie, potem już nie. Po drugie, zapraszam na mojego Instagrama, gdzie oprócz tego, że możecie tam zobaczyć jakieś zdjęcia moje bardziej, powiedzmy, prywatne, to możemy też pogadać z kilkoma widzami. Nawet już się umówiłem na meczyk na PS4. Także zapraszam na Instagram. I po trzecie. Jeszcze zostało kilka egzemplarzy, także jeżeli ktoś reflektuje na koszulkę Boloniezę, na jej biezę, to niech pisze na maili krytyk@gmail.com. I to dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już wkrótce, bo wracamy z mocą. Z moją ekipą powitamy lato ze zdwojoną siłą. Początek września, do szkoły trzeba latać i też na...